Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizowane w tym roku przez ECO Kutno oraz pierwsze liceum ogólnokształcące imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie projekt edukacyjno-ekologiczny Ecologiczny Dąbrowszczak. Kończy się projekt, podsumowujemy projekt Ecologiczny Dąbrowszczak. Na czym polegał, jaki był jego cel? Cel taki jeden, nadrzędny, to była edukacja ekologiczna młodzieży. Edukacja przez młodzież, bo to też jest ważne, że to nie były jakieś akademickie wykłady, tylko nieco starsi uczniowie uczyli młodszych uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów. Projekt objął wszystkie szkoły podstawowe i gimnazje na terenie miasta i gminy Kutno. Wyedukowanych w tym okresie było około 1000 uczniów. Odbywało się to w oparciu o warsztaty prowadzone właśnie przez uczniów w pierwszym liceum imieniem Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie odbywały się praktyczne zajęcia u nas w ciepłowni, elektrociepłowni przy ulicy Oporowskiej w spółce ECO Kutno. Jeżeli chodzi o jeszcze jakby dzień dzisiejszy, jest to podsumowanie całego projektu, bo projekt zakończył się też wielkim testem wiedzy o smogu. No i między innymi dzisiaj będzie właśnie prezentowane będą jakby wyniki tego konkursu w kategorii indywidualnej i w kategorii drużynowej. Jedna szkoła również jest wyróżniona. Także tak jak powiedziałem na początku, cel nadrzędny to jest edukacja ekologiczna. Przede wszystkim jakby uświadomienie problemu smogu młodzieży. Czy projekty takie jak dzisiaj podsumowujemy są ważne dla uczniów szkoły? Ważne są dla wszystkich młodych ludzi, myślę, ważne są dla społeczności kutnowskiej, młodej społeczności kutnowskiej, bo żyjemy w środowisku, które jest coraz bardziej zanieczyszczone, wiemy o tym doskonale wszyscy. Problem smogu jest chyba tym, co medialnie, ale też zdrowotnie jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy. W związku z tym im więcej młodych ludzi, nie tylko w szkole, ale po prostu we wszystkich szkołach objętych projektem, w całej społeczności będzie objętych takimi działaniami, im większa będzie świadomość, tym będziemy bliżsi celowi, który chcemy osiągnąć, czyli temu, żeby to środowisko było czystsze. Dlatego to jest bardzo istotne.